Siedź i kolejny okoń. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest... Konrad! Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy próbować łowić okonie. Ostatnio byłem z kolegą i nastawialiśmy się cieniej niż zwykle, właśnie za okoniami, bo jak wiecie, już sandaczy i szczupaków ostatnio połapałem. Na ostatnich odcinkach były, dlatego teraz, żeby nie było rutyny, żeby nie było nudy, wybieramy się za okoniami. Dzisiaj słońce daje, jakby nie listopad, tylko jakiś wrzesień. Zobaczcie, co udało się złowić ostatnio z moim kumplem na tej mojej rzece. Jak widać, okonie pływają. Dzisiaj też zobaczymy, co się uda złowić, bo one są jeszcze w rzeże, jak się okazuje. Próbowałem je łowić tutaj na dropshota, ale ta metoda jest... No, jest tutaj, że tak powiem, przekreślona jak na razie. Jeszcze nie jest na tyle zimno, żeby okonie były ospałe, żeby brały delikatnie. One są tu po prostu w rzeże. Średnia głębokość tej rzeki to 2 metry. Tak więc, zaczynamy łowić. Trzymajcie kciuki. I jak zawsze, zapraszam was do zostawienia łapki w górę. Ale tym razem na wstępie odcinka, nie na końcu. Ta rzeka mnie strasznie zaskakuje w tym sezonie. Oby zaskakiwała mnie dalej. Do dzieła, lecimy, łowimy, nie śpimy. I jest okonek na jaskółeczkę, ale ciemniutki. Czeburaszka, fajne pstryknięcie z opadu i taki ciemniutki okonek. Piękne rybki naprawdę. No i nie zdążyłem go nawet wypuścić do kamery, bo mi uciekł. Siedzi. Fajny okoń. Chyba okoń. Jak okoń to bardzo fajny. Super pasiek. Ogólnie odcinek miał być o łowieniu. O! Piękny. O łowieniu okoni. Na woblerki, ale chyba jednak nie. Bo zerwałem trochę ich dzisiaj. Bo zerwałem troszkę woblerków dzisiaj. A tu taki okonek. Po raz kolejny ta jaskółeczka. Nie znam jej nazwy, szczerze nie wiem nawet co to za jaskółka. I taki okonek. Miałem go mierzyć, ale nie będę mierzył. Tak gdzieś z 25, ale gruby jesienny okonik. Spokojnie sobie odpływa. Drugie branie. Drugie wcięte. Fajny pasiak, większy od tego pierwszego. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Jesienne okoniki biorą. Biorą fajnie. Ostatnio łowiłem na dropshota, teraz lżej, na czeburaszce. Fajniej się łowi, fajnie czuć brania, jeszcze lepiej chyba. Znaczy, może nie lepiej, ale trochę inaczej. Jest lepsza precyzja na pewno niż w dropshocie, ale dropshot też ma swoje plusy, o których opowiadałem wam na ostatnim odcinku, do którego link macie w opisie. A dzisiaj jesienne okonie. Z czeburaszką i z jaskółką. Działamy dalej. Siedź i kolejny okoń. A nie, to szczupak. To muszę go wyciągnąć, bo on ma zęby, a ja nie mam przypon. I to mały szczupak.
Całe szczęście przynęta puściła, wyczepił się w wodzie. Znaczy nie puściła właśnie, nie przegryzł. Tak to mogę łowić szczupaki przy połowie okoni, że same się wyczepiają i nie przegryzają, słuchajcie, plecionki. Siedzi w końcu, kurde. Ale stukają strasznie. Jakaś ławica tu jest. Siedzi okonek fajny. I siedzi taki. Tym razem nie na jaskółkę, ale na czebureszce. Big Fat Bug. I fajny taki pasiak. Taki 28,5, grubiutki już jesienny, obgryziona płetwa. Szczupak go próbował drasnąć chyba. Pięknie.
No i mordy, właśnie skończyłem montować dla Was kolejny odcinek, tym razem z Okoni. I dajcie znać, jak Wam się podoba dynamika odcinka. Są one z kilku dni, żeby było dużo ryb, żeby się działo na odcinkach dużo. Tak więc dajcie o tym znać w komentarzach, o tej formie odcinków, bardzo dynamicznej, może chaotycznej, nie wiem, sami ocencie. I zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, subskrypcję. I sayonara w ten nietypowy sposób, bo jeszcze nigdy tak się nie z Wami nie żegnałem. Leżąc na łóżku i patrząc na laptopa, na swoje dzieło. Trzymajcie się, połamania kija i sayonara.